Uniwersytecie, Alma Mater. Służ prawdzie, jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, służysz życiu. No proszę Państwa, to szmat czasu, co widać po mojej fryzurze, ale wspomnienia są nadal żywe, bo spotkaliśmy się rzeczywiście przede wszystkim z głową Kościoła, z papieżem Janem Pawłem II, ale przede wszystkim też z naszym profesorem, więc oczekiwania były. Ja, ponieważ miałem też okazję bywania na uroczystościach, na których jeszcze przyjeżdżał Jan Paweł II jako kardynał Wojtyła z Krakowa, więc to przeżycie było niesamowite, ogromne. Śpiewam w chórze od wielu lat, wtedy też chór był tym, który uczestniczył we wszystkich uroczystościach, a mianowicie czekaliśmy przede wszystkim przed frontonem na przyjazd Jana Pawła II, szpaler ludzi, milicja wtedy. Oczywiście to było ogromne przeżycie, ogromna atmosfera, ogromne napięcie, bym nawet powiedział. Śpiewanie w takich sytuacjach jest bardzo przyjemne, ale też jest jednocześnie bardzo wzruszające i to czasami tak sobie myślę, że nawet trudno czasem wydobyć głos, ja mówię oczywiście o sobie. Śpiewaliśmy tutaj przed frontonem, kiedy witaliśmy wszyscy tak gorąco z władzami uczelni Jana Pawła II. Potem odbywała się liturgia na dziedzińcu, gdzie też był również chór. To były połączone właściwie chóry. Był chór akademicki, był chór Instytutu Muzykologii. No, stanowiliśmy ogromną grupę osób śpiewających chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wtedy było to naprawdę dla nas przygotowanie, oczekiwanie, wcześniejsze kontrole. No i to ta ogromna radość, że właściwie staliśmy mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz stoimy i byliśmy parę metrów od Jana Pawła II. Ogromna radość, ogromne wzruszenie. Pamiętam to do dzisiaj. Z wielką radością i wzruszeniem do tych chwil wracam.